I dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z okna Cywilopedii. Gramy Cywilopedię 4, ja jestem Andelf i będę waszym gospodarzem. W ostatnim odcinku żeśmy zniszczyli, znaczy podbili sobie miasto Knossos. Nasze wojska stacjonują właśnie w tych okolicach. Co mocno osłabiło Peryklesa. Perykles był drugim mocarstwem świata, no to teraz spadł na przedostatnią pozycję, czy na przedostatnią. No, to rozumiem. No Jezu, kiedy ja się nauczę, żeby ten stopor włączyć? No nie. Powiedzmy, że minie to upłynęła. Dobrze. Poczekajmy, aż się miasto wroga... A tu. Sytuacja nieciekawa, powiem wam, no ale z drugiej strony ja też na tą wojnę nie byłem przygotowany, ale w sumie miasto rozwinęło kulturowo. Bardzo mi się to podoba. A nam? Wyślijmy już na sąd. Z Perklesem sobie mógłbym zawrzeć pokój. Okej, 3 jednostki złota, całe twoje złoto, mapę świata. Akceptujesz takie warunki? No i mamy całą mapę świata. Dobrze. Dzięki czemu już możemy sobie mniej więcej ogarnąć. O! This is Sparta! Okej. Mykeny. Argos. Spartanus.
No, jak widzicie, świat jest okrągły. Przez co to możemy... Jezu, co ja chciałem powiedzieć? Przez co możemy... łatwo podbijać wrogów naszych. Okej. Oczywiście podbitym mieście możemy zrobić wszystko, łącznie z przemianowaniem tego miasta, ale ja tego nie będę robił. No chyba, że naprawdę w wyjątkowych okolicznościach. Tak więc... no i zapomniałem o najważniejszym w sumie, też możemy zagadać do innych cywilizacji, żeby nam sprzedali mapy. Hammurabi? O, ty mi dasz mapę. Chłopie, to jest za 5 sztuk złota. Panie. Dobrze. Aha, ty Ramzes, nie jesteś zadowolony z moich, ze mnie. Znaczy, jesteś zadowolony, masz plist, ale... Nie prowadzimy tak dobrych relacji handlowych. Dawaj. Persowie. Te się kurde żrą. Rzymianami. Śmiesznie ta mapa wygląda, naprawdę. Ciekawe, czy są jakieś wyspy. O nie. O kurde, moi drodzy. Nie sądziłem, że mi się... Nie mam że to się zdarzy w tym momencie, no kurde mono. Ja was bardzo przepraszam, ale muszę niestety kontrolować. To wiąże się z tym, że będziemy musieli czerować na gry, nie w tej momencie.